Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Na Froncie, gdzie rozmawiać będą Marcin Milewicz i Szymon Pawlak, ale dzisiaj mamy gościa. Pierwszy raz będziemy rozmawiać z osobą, więc bądźcie wyrozumiali. Dzisiaj się spotkaliśmy wszyscy i pierwszy raz nagrywamy wspólnie w salce, a gościem będzie Kamil Zasada, guild master naszej gildii frontendowej. A dlaczego go zaprosiliśmy? Bo ostatnio miał okazję pracować z tematami, które dzisiaj chcemy poruszyć. Cześć wszystkim, dzięki za zaproszenie i mam nadzieję, że podołam temu wyzwaniu. Oj, z pewnością. Damy radę, wspólnie damy radę. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat frontend ops. Będziemy chcieli zastanowić się, co to w ogóle jest, z czym to się je, a na samym końcu po prostu dać Wam wskazówki, gdzie można zajrzeć, do jakich elementów zajrzeć, żeby się tego tematu nauczyć. Ale zanim to, jak zwykle segment stały, który mamy w naszym podcaście, co ostatnio czytałeś? Ale też dodamy, co ostatnio słuchałeś, bo już poruszaliśmy, że wchodzą w grę podcasty, audiobooki i tego typu rzeczy. Marcin, zaczniesz? Mogę zacząć, natomiast nic konkretnego. Ani nie czytałem, ani nie słuchałem. Niemniej jednak przez ostatni miesiąc postanowiłem zgłębić swoją wiedzę w tematyce smart home, ponieważ kupiłem nowe mieszkanie, trzeba było wdrożyć fajne rozwiązania i szczerze mówiąc jest to dość ciekawy świat. Co więcej, parę rozwiązań jak najbardziej tutaj wykorzystuję. Node.js-a, więc można sobie samemu pisać różne ciekawe ulepszenia, automatyzacje. Tutaj mówię o czymś takim jak Homebridge do systemów z HomeKitem i tak mi minął ostatni miesiąc. Głównie tutaj na tym aspekcie się skupiłem. Ale to na programowanie, więc... No, takie, tak. Może bardziej to, co robiłem, to elektryka, aniżeli samo oprogramowanie. Teraz to będzie ten najbliższy miesiąc taki, gdzie już to będę oprogramowywał to, co mi się udało wcześniej podłączyć. No to... Ale jakby nie patrzeć, no jest to dość ciekawy świat, ponieważ można wszystkie te rzeczy IoT typowo, które obsługują, nie wiem, światło, rolety, drzwi, sprzężyć z różnymi zewnętrznymi systemami API w dość bardzo, bardzo łatwy sposób i robić dosłownie cuda tym wszystkim. To następny odcinek pochwalisz się, co wyszło. Spróbuję. Kamil, chcesz się podzielić? Co ostatnio czytałeś, słuchałeś? Tak, no i ostatnio korzystałem jeszcze z uroków tej naszej polskiej, pięknej, złotej jesieni i zgłębiałem tematykę geometrii ram rowerowych i innych komponentów. No tego się nie spodziewałem. Tak, także to był taki temat. A z takich rzeczy technicznych ostatnio był InfoShare w Gdańsku na początku października i słuchałem wywiadu z chyba najbardziej lubianym mentorem Reacta, czyli z Kent Sidotsem. Odnośnie jego teraz chyba największego projektu mentorskiego, odnośnie Epic Web. To jest projekt, dla którego on porzucił community Remixa, porzucił, tak można powiedzieć, aktywny udział w tym community Remixa i skupia się na przygotowaniu kursu od totalnych podstaw do takiego full stack developera. Mówi, że zajmie mu to około 2 lat. Przygotowanie samego materiału. Szacuje, że około roku będzie ten materiał testował na różnych warsztatach i dopiero to wypuści. Ciekawy wywiad dostępny właśnie na YouTubie. Można przesłuchać, opowiada o tym, jakie on ma techniki uczenia, w jaki sposób te swoje warsztaty, no można powiedzieć, waliduje, tak? Te materiały waliduje, żeby później, tak jak na przykład mamy dostępny czy testing JavaScript, czy Epic React, żeby to faktycznie było takie bardzo, bardzo wartościowe. Także, no jak tak się słyszy, 2 lata przygotowywania materiałów, około roku testowania. Mówił, że około 6 miesięcy do roku zajmie przejście przez te materiały i to naprawdę będą takie podstawy, że no mówił, będzie próbował nauczyć ludzi, którzy nie umieją programować na początek, po to, aby na końcu oni zrobili pełną taką produkcyjną aplikację i z tego, co wiem, to będzie takie Airbnb dla statków kosmicznych.
O, tam proszę. Będzie jego projekt. A i co ciekawe jeszcze, to on w ogóle live jakby streamuje cały proces wytwarzania tej aplikacji. Mówi, że nie zawsze to jest ciekawe, bo on po prostu w ramach tamtej godziny, dwóch, trzech godzin, on po prostu koduje i wytwarza ten materiał. Raz, że tą aplikację wytwarza, a dwa, że wytwarza materiały na te warsztaty. Więc niekoniecznie te trzy godziny są takie napakowane super wiedzą, ale można podejrzeć jakby proces wytwarzania tych materiałów, tak? No i podejrzewam, że też można się od niego dużo nauczyć, patrząc jak tą aplikację dewelopuje. Kiedyś nawet rozmawialiśmy o tym, że fajnie taki podcast sobie patrzeć, jak ktoś programuje, żeby zobaczyć, jaki jest jego proces myślowy, nie? W jaki sposób on podchodzi do rozwiązywania problemów, jakich narzędzi używa. Że to nie jest taki tutorial, tylko faktycznie ktoś siada i jakby no, robi to, co robi na co dzień. No, a tutaj od Kent Sidotsa wydaje mi się, że można dużo fajnych rzeczy dużo się nauczyć. Więc na jego kanale też jest taki live streaming z wytwarzania tych wszystkich materiałów. Bardzo ciekawe. Trochę w opozycji do tego, co nam się teraz próbuje reklamować, czyli naucz się programować w 10 dni, prawda? No, tutaj tak naprawdę... Ale to jest fajne podejście, to mi się podoba. O wiele bardziej do mnie to przemawia niż właśnie takie troszkę gruszki na wierzbie, gdzie czasami te kursy nam chcą obiecywać. Nie zawsze, ale często można się z taką narracją spotkać. A co ja czytałem? Ja sobie muszę szybko zobaczyć tytuł. JavaScript Definitive Guide. I to jest książka autora Davida Flanagana. Więc tak, z mojej perspektywy książka, najlepsza książka do JavaScriptu, którą czytałem. Przed chwilą, zanim zaczęliśmy nagrywać, w ogóle poruszyłem to, że czytam tę książkę z wami. No i tutaj powiedzieliście, że de facto jest to trochę przepisanie ECMAScript. Dokumentacji, dokładnie. Może tak, ale z mojej perspektywy to, co chciałem powiedzieć, wydaje mi się, że jest to naprawdę w bardzo fajny, systematyczny sposób ułożone i tłumaczy bardzo dużo rzeczy, z którymi założę się, że dużo was słuchaczy ma problem, a mianowicie chociażby dlaczego plus, minus równa się number, not a number, wychodzi 0 albo coś w tym stylu. Po tej lekturze naprawdę można to zrozumieć. I to nie są głupoty. Więc z mojej perspektywy naprawdę fajna książka, która od początku i dla osoby nawet doświadczonej gruntuje tą wiedzę, którą mamy na temat JavaScriptu. Naprawdę farta przeczytania. I teraz przechodzimy do naszego głównego tematu, czyli frontend ops. Ja sobie muszę wyjąć teraz pomocnik, a mianowicie jaką agendę na dzisiaj sobie przygotowaliśmy. Więc tak, frontend ops to jest temat, który zaczyna się pojawiać już od dłuższego czasu, prawda, w sieci. Wydaje mi się, że nawet gdzieś tak z 2 lata temu był taki dosyć mocny hype na te słowo. Ten buzzword się pojawiał bardzo często. I my chcielibyśmy dzisiaj po prostu zastanowić się, co to dokładnie jest. Jakie są kompetencje wymagane od osoby, która w teorii powinna znać się na frontend opsie. I no, tak jak na samym początku wspomniałem, gdzie szukać wiedzy na ten temat. Zacznijmy od początku. DevOps versus frontend ops. Marcin, zaczniesz? Okej. Jeżeli DevOps rozumiemy jako taką kulturę organizacyjną, no to ja bym tutaj też zrobił taką analogię do frontend opsu. Też wyszedł od tego, żeby rozważać jako frontend ops, jako kulturę, czyli coś, do czego dążymy. Jednym z filarów DevOpsów jest współpraca. Współpraca na zasadzie developmentu, na zasadzie procesów, aby jak najszybciej wypychać nasz kod gdzieś i dostawać jak najszybszy feedback o tym, że coś jest nie tak. No i tutaj zróbmy taką samą analogię do frontend opsu. Jeżeli rozwijamy jakiś produkt, no to deweloper na czym się najczęściej skupia? Na pisaniu kodu, tak? Tylko że piszemy kod po to, aby rozwiązywać problemy. No i też DevOps, kultura DevOps, po to wyszła, tak? Żeby deweloperzy, to nie było tak, że piszą tylko kod i ten tak naprawdę kod gdzieś tam sobie żyje u każdego dewelopera osobno, tylko aby wspomagać naszą organizację, żeby ten kod żeby był cały czas gdzieś wrzucany. Cały czas, żebyśmy mogli dostarczać nasze rozwiązania
żeby rozwiązywać konkretny produkt. Podobnie na frontendzie, tak? Jeżeli piszemy jakiś kod, to to nie znaczy, że ten nasz kod jeszcze rozwiązuje problem, bo on rozwiąże problem wtedy, kiedy będzie zintegrowany do produktu i jeszcze wtedy, czy wtedy już rozwiąże? Nie. Rozwiąże wtedy, kiedy produkt trafi do docelowego klienta, który ten problem ma. I to nazwałbym właśnie frontend opsem, czyli cały szereg współpracy, działań, czy to technicznych, czy to miękkich, prowadzący do tego, aby nasze przysłowiowe literki pisane na klawiaturze stały się rozwiązaniem rzeczywistych problemów dla zaadresowanych klientów. Ale to czemu w takim razie nie zajmuje się tym DevOps? Od strony frontendu. Mhm. Według mnie w samej też kulturze i zasadach DevOps nie ma nigdzie powiedzianego, że musi być niezależny DevOps, niezależny DevOps team, tak? To trochę też jest z tego wynika, że deweloperzy w pewnym momencie może stali się zbyt leniwi, żeby robić te nieprzyjemne rzeczy, żeby się jednak tylko skupiać na pisaniu kodu i nie myśleć o tym, co się z nim dalej stanie. No i pojawiły się role typowe dla DevOpsowe, DevOps teamów, ale to nie, też nie chodzi o to w samej takim założeniu ideologicznym kultury DevOps. Tak samo uważam, że na froncie, frontend ops, tak? To my, piszący kod, piszemy go jako gotowe rozwiązanie na rzeczywisty problem. My znamy, co to ma, powinniśmy znać, jaki nasz kod ma rozwiązywać problem, gdzie to będzie zrobione, więc my jesteśmy tą pierwszą linią, aby to zadbać, tak? Okej. Dużo projektów jest takich, gdzie mamy DevOpsów, albo mamy całe zespoły DevOpsowe i ci ludzie świetnie nam wspomogą nas w tym, żeby pomóc nam pokonfigurować infrastruktury, gdzie będziemy mieć to deployowane, ale już te pierwsze rzeczy, takie najprostsze, no to, które na przykład statyczna analiza kodu frontendowego, no to jest, o tym można nagrać zupełnie oddzielny odcinek, mimo że wszystko się sprowadza do uruchomienia komendy w lincie. No i to właśnie o to chodzi, tak? My możemy się umówić, zrobić taki kontrakt, tak? Z kimś, na przykład właśnie DevOpsem, który nam zestawi pipeline i uruchomi tą pojedynczą komendę, która uruchomi dla nas lintera. Ale to, co ten linter zrobi, jak zostanie wykonana, na jakich plikach, na jakim zbiorze plików ta cała analiza statyczna, jakie wyniki stworzy, co dalej z tymi wynikami my zrobimy, jak my zareagujemy na ewentualne błędy, czy to będą błędy, które powinny uniemożliwić nam wypchnięcie kodu, czyli taki już bardzo krytyczny feedback loop, który mówi nie wypychamy kodu, czy tylko zrobimy warningi i dalej jakoś się zaopiekujemy tym kodem, ale nie zblokujemy deploymentu, no to zależy od frontendowca. Dlaczego? No bo ponieważ to jest dziedzina frontendowca, to dla niego ma to pomóc. Jak wy rozumiem. O tym sądzicie, Kamil? Ja, tak mi się wydaje, że w ogóle często z tymi buzzwordami jest tak, że to jest jakiś buzzword i my wszyscy mówimy o tym, a tak naprawdę dopiero później się zastanawiamy, co to jest. Tak samo jak mieliście w sumie ten odcinek o microfrontends, no nie? Że to też każdy używa tego albo chce tego używać, bo to jest najlepsze do projektu, a później dopiero powstają 2-3 odcinki o tym, żeby opowiedzieć, co to jest. I ja tak trochę, jak słuchałem tego wywiadu z Kenzie Dodsem, on tak opowiadał o ewolucji webu, o ewolucji sieci. I tak sobie myślałem też właśnie o tym frontend ops i ogólnie o tym, jak my wytwarzamy oprogramowanie. Właśnie też w takim nurcie, jak ta sieć się rozwijała. No bo ten ops, no to dawniej, wydaje mi się, to byli administratorzy, tak? Jakiś serwerowni. Później to się przeniosło do clouda, ale to był ten ops, ten operation. Do tego operation zaczęły dochodzić praktyki deweloperskie, tak? No bo teraz no, nikt nie konfiguruje ręcznie serwerów, nie wgrywa plików przez FTP, tylko mamy infrastructure as a code, wszystko to trzymamy w kodzie, no i to jest jakby taka praktyka deweloperska. No i pod to powstała kultura DevOps. I z tym frontend ops tu w sumie zgadza się z Marcinem, że to są te rzeczy miękkie i rzeczy takie twarde, techniczne. I jest ten frontend ops
inżynier front-end ops, który się zajmuje implementacją tych rzeczy technicznych, ale jednocześnie mamy tą kulturę front-end ops, czyli takie nastawienie całego zespołu pod to, żeby ten front-end był jak najbardziej efektywny, żeby jak najlepiej spełniał te oczekiwania tego użytkownika końcowego. I tu jeszcze tak tam dodam, bo powiedzieli, że front-end ops, gdzieś się pojawił ten temat 2 lata temu. Ja się spotkałem z tym tematem bodajże w 2013 roku. Gdzieś, czyli nie dwa lata temu. Pamiętam, był taki artykuł na Smashing Magazine, już nie pamiętam autora, a on właśnie opisywał, czy jest nam potrzebna rola front-end ops inżyniera. I to było w czasach, gdy mieliśmy Granta, chyba Galpa jeszcze nie było, ale te pierwsze takie narzędzia do automatyzacji się zaczęły pojawiać. I to był chyba ten moment, w którym wszyscy sobie zaczęli uświadamiać, albo większość osób, że ten frontend zaczyna być bardziej skomplikowany niż po prostu dodanie jQuery, tak? I stąd taka potrzeba, żeby może stworzyć jakiś taki termin, który by to zbierał różne te właśnie te techniki, o których pewnie będziemy też za chwilę rozmawiać. Wydaje mi się, że sama rola frontend ops inżyniera się nie przyjęła. Ja nie widziałem raczej takich stanowisk tylko konkretnie pod to. DevOps oczywiście tak, a później pewnie porozmawiamy też, czym ten frontend ops inżynier mógłby się zajmować. Tej roli nie ma, ale my na co dzień to robimy. Tak, dokładnie. Ja myślę, że tak podsumuję to, co wy powiedzieliście, że no właśnie, pojawił się DevOps, czyli próba sprostania, ja to spłycę wszystko, czyli próba wydawania oprogramowania szybko, żeby dostawać szybko feedback. To się wszystko sprowadza do tego, tak? Wcześniej wdrażaliśmy oprogramowanie naprawdę długo, co bardzo, bardzo długi okres czasu. Jeszcze lata wcześniejsze programowania, tak? Ktoś przyjeżdżał, jakieś płyty, dyski, etc. Zainstalowanie tego, sprawdzenie, debugowanie i tego typu rzeczy. I tutaj może jeszcze nawiążę do książki Projekt Phoenix, bo wydaje mi się, że ona naprawdę tutaj mocno w ogóle może nam uzmysłowić, po co jest nam DevOps. Polecam tą książkę. Naprawdę fajna historia tego, jak dużo można zyskać, jeżeli będziemy dostawać feedback bardzo często i dobry feedback na temat tego, co programujemy. I mamy tą potrzebę, żeby ten feedback uzyskiwać, tak? Ale tak, frontend, tak jak wspomnieliście, no kiedyś był częścią de facto całego oprogramowania, full stacka. Frontend był jakąś małą częścią, która nie była tak oderwana jak teraz. I w tym momencie nie oszukujmy się. Frontend jest na tyle skomplikowany, że deweloperzy backendowi, którzy są ekspertami na backendzie, często nie są i nie muszą być ekspertami na frontendzie, czyli rozumieć to, co de facto my chcemy tam uzyskać. Wspomniałeś, Marcin, o tych, że analiza wyników, które mamy na frontendzie, czyli nie wiem, analiza statyczna kodu, jak to w jaki sposób przetwarzać, etc. Backend developer w tym momencie się w tym, moim zdaniem, już gubi. Po prostu patrząc na doświadczenia, na te, które mam i jak w projektach to wygląda. Więc frontend ops z mojej perspektywy to jest osoba, która rozumie ten frontend, wie, co chce uzyskać, wie, jak ten feedback można spiąć zrealnie z tym dostarczaniem, czyli tą operacją i po prostu współpracuje z DevOpsem. Tutaj mówimy, że ten frontend stał się bardziej skomplikowany. On faktycznie się stał bardziej skomplikowany, ale też patrząc właśnie na swoje wcześniejsze projekty, tego frontendu jest więcej. Po prostu. Jest więcej. I ostatni na przykład mój projekt wyglądał tak, że był jakby główny produkt, który my wytwarzaliśmy, był przede wszystkim skupiony na frontendzie. Dokładnie. Ten backend oczywiście miał swoją rolę, ale tam były powiedzmy, załóżmy 10 jakichś endpointów, którymi my realizowaliśmy ileś funkcjonalności na frontendzie. I zazwyczaj jak te endpointy backendowe zostaną przygotowane,
one zazwyczaj działają. Tam nie ma kwestii takich, że a, pomyślmy, zmieńmy może kontrakt, może jakoś inaczej to zróbmy. A na frontendzie to jest ciągła zmiana, tak jak ty mówisz, żeby ten feedback otrzymać jak najszybciej, ale po tym feedbacku musimy coś zmienić, tak? Jak sobie popatrzymy na tą całą pętlę DevOps, tak? Czyli jeżeli my monitorujemy, zbieramy ten feedback z aplikacji działającej, no to później my planujemy zmiany, implementujemy je znowu, testujemy i wdrażamy. I na tym frontendzie faktycznie jest dużo takich możliwości i to się dzieje, no bo ten frontend jest tym interfejsem dla użytkownika, tak? I no można powiedzieć, że on zarabia, albo nie zarabia, tak? I to stanowi o sukcesie produktu. Więc ten frontend jest bardziej skomplikowany technicznie, ale jednocześnie widać w projektach, że jest większy nacisk na ten frontend. Tak, dokładnie. Po prostu nasze komputery są coraz mocniejsze, możemy coraz więcej odpowiedzialności przerzucić na nasze personalne komputery. Dodatkowo, dlaczego w ogóle zaczęliśmy rozmawiać wcześniej na tematy architektury frontendowej? No z tytułu tego, że tego jest od groma. A co za tym idzie? Musimy to wszystko obsłużyć. My mamy w końcu architekturę na frontendzie, a nie tabelki. I tak to wszystko trzeba obsłużyć. Ekspertyza, czyli full stack tutaj zrobi dobrze, ale nie najlepiej. A rozdzielając i dając jako pomoc osobę, która ma skille związane z DevOpsem i jest frontend developerem, może bardzo usprawnić cały ten proces po prostu dowożenia na samym końcu. Dobrze. Myślę, że poruszyliśmy temat zakresów obowiązków DevOps, Frontend Ops. Czy chcemy głębiej w to wejść? Mi się wydaje, że chyba trochę powinniśmy porozmawiać, tak? O tak naprawdę o tych technikaliach może w Frontend Ops. Czego to właśnie się zaczyna? Bo tutaj porozmawialiśmy o tym buzzwordzie, tak? Jak my to rozumiemy, że rozumiemy tak, powiedzmy, okej, te rzeczy techniczne, ale też rzeczy miękkie. To rozbijmy to na elementy. Ważne. Co to Frontend Ops jako już narzędzia techniki podejścia? Mhm. Chciałbyś, Marcin, zacząć? Tak, ja myślę, że właśnie tak zacznijmy od samego początku. Dla nas, coś co dla nas może się wydawać zupełnie normalnym, bo mamy to od wielu, wielu lat w projektach, no niekoniecznie wszyscy to mogą mieć. Na przykład code review, na przykład wybrany system branchowania, na przykład to, że wybieramy, że robimy pull requesty, tak? To już jest pierwszy początek frontend opsu. Nie zawsze to jest. Dla słyszałem nowych programistów, o projektach. Tak. Dokładnie. To zawsze nie istniało. Tak, tak, tak. Nie wyglądało i się, życie. I wierzę, że w wielu przypadkach dalej może to nie istnieć i ludzie sobie przerzucają różnie ten kod, ale dla nas to jest coś normalnego, ale tutaj się zaczyna ten frontend ops, ponieważ tutaj się zaczyna kultura raz, że umożliwiania, pokazania naszego kodu innym deweloperom, czyli tutaj już jest ta współpraca o szybsze uzyskanie feedbacku, czy nasz kod jest dobry. Jeśli tak, merge'ujemy pull request, ten kod już jest zintegrowany i ten kod już może być użytkowany przez innych ludzi w zespole. Czyli jasne, jak najbardziej continuous integration. I to jest od tego zaczynamy. Czyli tutaj CI, tak? Łamamy CI na CD. Na razie CI. Lecimy tak, dalej, Marcin. Tak. No i teraz, jeżeli już mamy coś takiego, no to możemy dodać do tego większy tooling, tak? Żeby upewnić się, żeby na przykład w momencie, kiedy ktoś będzie podejmował się już naszego code review, naszego kodu, to niech on nie podejmuje się robienia tego, zanim na przykład ten kod już będzie jakoś wcześniej zweryfikowany. No czyli możemy tutaj dodać już analizę statyczną samego kodu. Czyli wszystkie tule, czy to na przykład ESLint, czy TestLint, to już chyba też deprecated. Przechodźcie na ESLint. Tak. Myślę, że ESLint to, czy no na pewno no to już jest jedyna tutaj słuszna, powiedzmy, opcja. No i tak, no i to nam już też da jeszcze szybszy feedback, tak? Bo już możemy sobie uruchomić na własnym komputerze, jeżeli mamy mały projekt, i zweryfikować to nam na etapie commitu bądź na etapie pusha do zewnętrznego branch'a naszego kodu, żeby zweryfikować, czy tu już błędów nie popełniliśmy. Okej, czyli usystematyzujmy, co powiedziałeś. PR-y, czyli proces związany z
Gitem, kontrolą wersji, tak. Później weryfikacja testów, lintów, builda, tylko też już wspomniałeś, tak mimochodem, że mamy parę miejsc, gdzie możemy uruchamiać te rzeczy. To możemy robić to lokalnie, na komicie czy na pushu. Możemy to przerzucić na CI, ale może to zaraz porozmawiamy. Co jest lepsze, jak to powinniśmy robić? Przejdźmy dalej, jeżeli chodzi o tematy związane z frontend opsem. Co jeszcze? Ja może jeszcze, bo tak myślę sobie, że jeszcze ten frontend ops jako kultura wytwarzania całego programowania nawet jeszcze może być wcześniej, bo tutaj to jest ten etap takiego kodowania, przygotowywania tej paczki, którą tego naszego kodu, który później właśnie albo będziemy deployować, tak, albo będziemy poddawać testom i tak dalej. Ale tutaj w fazie samego planowania wydaje mi się, że też jest ważna rola frontendowca przy tworzeniu samych wymagań, gdzie mamy jakieś wymagania od biznes analityka i ten frontendowiec może już na tym etapie pomagać biznes analitykowi przeanalizować te wymagania, pomyśleć nad implementacją tego, po to, że jeżeli te wymagania trafią już do zespołu deweloperskiego, że one były jasne. Mhm. Żeby też wymagania nie były, bo tutaj się skupiamy na tym, żeby dowozić wartość, no i umówmy się, dowozić szybko tą wartość, tak? Bo nie zawsze kodowanie pół roku jednego feature jest jakby oczekiwane przez klienta. Czasem lepiej to dowieźć w ciągu tygodnia, szybko przetestować i na przykład w ciągu miesiąca przetestować 20 różnych wersji. Więc tutaj ta rola, ogólnie ten frontend ops, tak? Czy rola frontendowca, wydaje mi się, że może być jeszcze krok wcześniej przed kodowaniem właśnie w etapie planowania, gdzie my możemy sugerować rozwiązania. Wiesz co, to zajmie pół roku, a to zajmie miesiąc, spróbujmy może z tym. I wtedy też z product ownerem możemy rozmawiać o tym, okej, spróbujmy to rozwiązanie i wtedy dopiero to kodujmy. Więc ja tutaj dodałbym jeszcze ten etap przed kodowaniem, właśnie taka analiza i pomoc w tworzeniu wymagań. No to jest super, bo to jest właśnie nacisk na kulturę z mojej perspektywy. Na kulturę współpracy. Co nie? Tak. Kulturę współpracy, czyli jeżeli myślimy o frontend opsie, jak mi się wydaje, w ogóle o DevOpsie, to nie tylko narzędzia, czyli nie tylko te znowu buzzwordy CI/CD, Azure, Google Clouds, analiza statyczna kodu, ale też kultura. Te narzędzia możemy użyć, żeby stworzyć tą kulturę, ale kultura też może być tą umiejętnością miękką. Słuchaj, tak jak wspomniałeś, pół roku versus przetestowanie, jakby zróbmy coś z tym, zastanówmy się, czy to ma sens. To jest fajne, bo patrząc na jakieś oferty pracy, nie wiem, czy myślimy w ten sposób, nie wiem, wymagana umiejętność CI/CD, co nie? Czy ktoś sobie myśli, że to jest właśnie też ta kultura, o której Kamil wspomniał? No to jest dziś dodatek taki, nie? Że, nie wiem, czy później będziemy jeszcze rozmawiać o tych kwestiach, jakby... Może będziemy może zrobimy dogrywkę, bo tak, wydaje się, że to jest naprawdę ogromny temat. Bo znowu jest kwestia tego, czy każdy frontendowiec to powinien znać, no nie? Czy każdy frontendowiec powinien znać te narzędzia. Ale tak? To właśnie zaparkujmy to i myślę, że jeszcze będziemy rozmawiać na ten temat. Ale dalej, rozbierzmy na czynniki pierwsze, żeby osoba, która słucha, miała świadomość, z jakimi rzeczami się spotkać może, jeżeli chodzi o ten frontend ops. Już wspomnieliśmy właśnie CI, czyli lintowanie. Wspomniałeś jeszcze ten proces wcześniej, żeby challenge'ować, tak nazwijmy to coachowo, ale niech będzie, dane rozwiązania i próbować po prostu dawać lepsze sugestie, które można przetestować, etc. Co jeszcze? Co jeszcze? To tutaj Marcin, jak mówił o tych S-lintach, też o formaterach typu pre-tier, czy właśnie o code review, to jest ta faza, w której ten kod zostaje dostarczony, ten artefakt. My tworzymy jakiś artefakt, z którym coś później możemy zrobić. No i, sprawdzony artefakt. Sprawdzony i pod kątem takiej statycznej analizy, tak? Dokładnie. Czy to właśnie ten ESLint, czy na przykład Sonar Cloud też może nam sprawdzać, czyli zewnętrzny serwis, tą jakość tego kodu, czy na przykład dług technologiczny. Przepraszam, że ci przerwę, ale to dużo narzędzi wymówiliśmy, to może je uszeregujmy znowu. Okay. Czyli tak, mamy możliwość wpięcia, tak, jeszcze raz, ESLinta. Tak. Co jeszcze? Pre-tiera do formatowania. Możemy wpiąć Husky, czyli narzędzie, które na pre-commicie nam uruchamia jakieś akcje. Dokładnie. I możemy wpiąć na przykład zewnętrzny serwis jak Sonar Cloud. Dokładnie. Czyli to jest narzędzie, które robi statyczną analizę kodu,
pod kątem jakości tego naszego kodu TypeScriptowego, pod kątem analizy takiej bezpieczeństwa tego kodu, no i też jest w stanie liczyć nam dług technologiczny. Tak, i on ma to predefiniowane jako konfigurację. Chciałem podsumować, żeby osoba, która po prostu słucha, mogła sobie wszystko wygooglować, zweryfikować. To taki chyba podstawowy set najbardziej popularnych narzędzi. Można jeszcze podpiąć Snyka, snyk.io, czyli znowu to jest kolejny serwis, który bada bezpieczeństwo zarówno naszego kodu, jak i zewnętrznych paczek NPM-owych. Okej, okay, o tym nie słyszałem. Tak, ciekawe, czyli ja się uczę. To też jest ciekawe. I w sumie jeszcze można zahaczyć o tematy accessibility, ale to chyba to będzie o tym w tym mówił. Następnym. Dobra, to kontynuuj. I mamy ten artefakt i z tym artefaktem możemy go zdeployować na hura, albo możemy zrobić z nim coś więcej, czyli możemy przetestować ten artefakt. I tu wchodzi taka faza testów. Pierwsze takie podstawowe testy, o których pewnie wszyscy myślą, to są testy unitowe. I te testy możemy właśnie albo odpalać, znaczy na pewno na tym artefakcie, ale możemy je odpalać albo gdzieś na serwerze, albo możemy to odpalać na tych naszych maszynach lokalnych. Czyli na pewno to są testy. Mamy testy unitowe. Kolejnym takim etapem to są testy komponentowe, testy end-to-end, testy wydajnościowe i testy accessibility, to co właśnie wspomniałeś. I to jest jakby etap, w którym my się upewniamy, że to, co dostarczyliśmy poprawne pod kątem kodu i pod kątem tej jakby statycznej analizy, my się upewniamy, że to działa pod różnymi aspektami. Pod aspektami accessibility, pod aspektem wydajności, czy pod aspektem takiego, że ta aplikacja po prostu działa, uruchamiając testy end-to-end. Więc to jest takie quality assurance. My się upewniamy, że ta nasza aplikacja, ten nasz artefakt będzie działał. I jeszcze bym dodał testy performance'owe, bo można by było też. Tak, no tak. To też, żeby tutaj to nie uciekło. O tych testach. Chcemy teraz przez narzędzia przejść tego etapu testowania? Przejdźmy pokrótce, ale ja bym na szybko zadał zanim to pytanie, czy to nie jest rola QA, żeby zorganizować workflow testów? Takie pytanie. Ja się spotkałem z tym, że tak, QA gdzieś jakby przewodzi temu procesowi wytwarzania tej strategii testów. Jakie jest wasze doświadczenie? To jest to ważniejsze. To jest moje doświadczenie, że ten QA, ja tu mam też takie oczekiwania, że ten QA gdzieś, QA architekt przewodzi temu procesowi jakby dostarczania tej strategii testów, właśnie zbierając wymagania od klienta, tak, czego on oczekuje. Tak naprawdę, jakiej jakości ma być ten produkt? No bo każdy powie tak najlepszej, że to ma działać, no, ale to są koszta. No dokładnie. Możemy powiedzieć sobie, że to będzie działało troszkę gorzej, ale mniejszymi kosztami, więc jakby ten QA moim zdaniem tutaj zbiera wymagania, ale później dochodzimy do tego, że mamy jakąś ustaloną strategię i wydaje mi się, że tak, znaczy takie moje doświadczenie jest, że ten QA analizuje to wszystko właśnie z frontend architektem, żeby też stwierdzić, na co zespół jest gotowy, co zespół zna i w jakim jakby kosztem jesteśmy w stanie to dostarczyć. I frontendowiec zna też te narzędzia, więc jest w stanie po prostu pomóc takim QA architektowi. Czyli ja dobrze rozumiem, że QA dostarcza nam input, co oczekujemy, jaki poziom bezpieczeństwa, a my dostarczamy implementację i narzędzia? Zazwyczaj takie jest moje doświadczenie, że tutaj bardziej taka jest strategia, wizja na to, co my chcemy uzyskać. Oczywiście QA też nam może pomóc przy implementacji, tak? Bo mamy testy end-to-endowe. Moje doświadczenie jest takie, że testy end-to-endowe zazwyczaj piszą specjaliści QA, a testy unitowe i komponentowe, te komponentowe też są trochę end-to-endowe, ale na tym niższym poziomie. No i zazwyczaj to jest jakby w gestii front-end deweloperów. Więc to gdzieś tak się miesza, no nie? Ale ten quality assurance, ta jakość, no, w moim doświadczeniu jest tak, że to QA za to zazwyczaj odpowiada. Chciałbyś, Marcin, coś dodać? Tak, ja myślę, że to jest też taki aspekt tej współpracy, gdzie ktoś, kto ma większe doświadczenie, jeśli chodzi o quality assurance, a może być właśnie akurat tutaj to jakiś tam QA architekt,
będzie promował tą jakąś pewną strategię testową, tak? Niemniej jednak, na przykład, na frontendzie są specyficzne rzeczy, prawda? Testy komponentowe na frontendzie to są rzeczy, które my nazywamy, co nie są prawdziwymi testami komponentowymi, tylko są unitowymi, ale ze względu na przykład na wybranie, jeżeli idziemy tą szkołą bostońską. Bo w szkole londyńskiej, no to w tym momencie najczęściej jest brana ta szkoła londyńska, że test unitowy testuje klasę, tak? A na frontendzie to nie ma sensu w większości przypadków. Oczywiście, jeżeli mamy jakieś tam paczki typowej logiki biznesowej, to tak. Ale jeżeli mamy to komponent, no to taki test typowy klasowy nam, no nic nam nie da, tak? Bo nawet 100% pokrycie każdego z rodzajów pokrycia i te testy, gdy przejdą na zielono, nie zapewnią nam, że jeżeli on zintegrowany z daną templatką coś będzie nie tak, to się wywali, tak? Dlatego my tutaj często przyjmujemy jako unit test, no tą bardziej szkołę, która będzie to traktowała, że to jest jakoś ten unit, no nie jest klasa, tylko coś działającego, tak? Ale to nie musi wiedzieć tego na przykład QA, prawda? Tylko on musi wiedzieć, że mamy takie do wyboru, tak? I jaką strategią pójdziemy. Więc tutaj współpraca, tak? Więc bo nie każdy wszystko wie, nie każdy wszystko zaplanuje, ale tutaj jeżeli dojdzie do współpracy kogoś, kto będzie bardzo dobrze to ogarniał na frontendzie, kogoś, kto będzie bardzo to dobrze ogarniał po stronie QA, no to dostaniemy jeszcze lepszą tą integrację, która sprawi nam, że będziemy mieć szybciej pętlę informacji zwrotnej, gdzie będziemy już szybciej dostawać informacje, jeśli coś pójdzie nie tak. Więc też dla mnie współpraca, żeby też te nie rozpraszać odpowiedzialności, ale tworzyć taką jedną odpowiedzialność tutaj zespołową, że każdy się czuje... Kulturę. Tak, kulturę, że każdy się czuje odpowiedzialny za dobrą kontrybucję na ten punkt. Często wracamy do tego, co nie? Że tak. Kultura. Tak, tutaj to są całością. Każdy ma jakieś inne doświadczenia i to testowanie frontendu, no już ileś lat jest, tak, ale to nie jest tak ugruntowane jak testowanie Java do backendu. No tak. I często właśnie też osoby z QA mają wiedzą, jak zaplanować te testy, tak, co powinniśmy testować, jak tą jakość dostarczać, ale mają taki background backendowy. I tutaj też jest właśnie to wytłumaczenie, tak, czy komponent testy na backendzie są, tak jak Marcin mówił, czymś innym niż komponent testu u nas na frontendzie. To jest właśnie rozmowa, wyjaśnienie i jakby znalezienie wspólnie tego punktu, okej, to robimy to. I to tego, co klient sposób, oczekuje. Tak. Znalezienie tego, co po prostu na samym końcu klient oczekuje, prawda? Tak, tak. No i też z jaką jakością po prostu zespół będzie się czuł komfortowo. To też prawda. I super, że na to dałeś też nacisk, co nie? Bo to, że klient ma wymagania, ale o ile zespół nie jest okej z tym wszystkim, to te wymagania nie będą tak dowożone, jak to, z czym my jesteśmy okej. Trzeba znaleźć ten po prostu złoty środek. Okej, mamy testy. Mhm. Co jeszcze? Czy widzimy jeszcze jakieś rzeczy, które składają się na frontend ops? No, moim zdaniem ta dalsza już część, czyli jakby ten release aplikacji. No, wydaje mi się, że tutaj ten temat chyba testów na razie możemy powiedzieć, że okej, no to znamy, jakie są te typy testów, mamy przetestowany ten artefakt, więc kwestia release'u. No i tutaj jak mieliśmy w tych testach współpracę frontendowca z QA-em, to ten temat release'u jest współpraca frontendowca z tym DevOpsem, tak? Tak, inżynierem DevOps. Backend Opsem. Backend Opsem, Cloud Opsem. Może Cloud Opsem, bo ten DevOps, no mówimy o kulturze DevOps, a tutaj spłycamy to do takiej jednej roli. Może nie wiem, ten DevOps to nie wiem. To ja, Kamil, wspomnę fajny podcast DevOps Paradox. Pierwszy odcinek, kto to jest DevOps? Tam jest odpowiedź. Nie ma takiej osoby. To jest wszystko, a zarazem nic. Możemy kontynuować. To mówmy sobie CloudOps, tak? Czyli osoba, która zna AWS-a, która tylko zna... Tylko, że nie tylko cloud jest jeszcze. To tutaj bym się wzbraniał, bo... No ja zazwyczaj ostatnio pracowałem głównie z cloudem. A ja nie. A ty nie. Pół na pół. Cloud plus on-prem, co nie? On-prem. Więc to jest taki człowiek, no, który faktycznie potrafi tą aplikację zdeployować, jakby przygotować całą tą infrastrukturę. I zazwyczaj ta infrastruktura jest przygotowana. No i teraz pytanie,
a co wy potrzebujecie od tego frontendu? A my potrzebujemy S3 Bucket tylko. Mamy statyczne HTML, CSS i JavaScripty. I tutaj też właśnie jest pokazanie takiemu cloud opsowi, czy on-premise opsowi, skąd wziąć ten artefakt, jakby co tam jest i co my potrzebujemy tak naprawdę, żeby ta aplikacja działała. Więc to jest jakby taki ten cały release, może nawet deployment tego artefaktu na konkretną infrastrukturę. Więc okej, zamknijmy. Mamy artefakt zbudowany, przetestowany, on jest zgodny z tą jakością i chcemy to zdeployować na jakieś środowisko, już jakby takie, nie wiem, przedprodukcyjne, tak możemy powiedzieć sobie. Więc mamy ten artefakt zdeployowany. No i dalsza część tego, co my robimy w ramach tych releasów, no to jest tak naprawdę, co my chcemy udostępnić dalej tym użytkownikom końcowym, tak? Bo my deployujemy na jakieś środowisko, ale czy to środowisko będzie widoczne dla użytkowników wszystkich, czy tylko dla jakiejś części, to tutaj znowu wchodzą kwestie takie jak na przykład feature flagi, czyli to znowu jest koncept ogólny, tak? Wytwarzania oprogramowania, no ale już konkretne narzędzie, czy właśnie implementacja tych feature flag wymaga tego, żeby frontendowiec wiedział, jak to zaimplementować. Więc możemy sobie skonfigurować na poziomie całego zespołu to narzędzie, ale później sama implementacja, już frontendowiec powinien znać to narzędzie, tą bibliotekę, to podejście, żeby coś takiego zaimplementować. To jest kwestia release'u. I wydaje mi się, że to chyba zamyka ten etap tego release'u. Ja teraz myślę głośno, czy coś pominęliśmy, ale wydaje mi się, że nie. Myślę, że pominęliśmy taki ważny aspekt jak samobudowanie, bo nie powiedzieliśmy nic więcej o samobudowaniu. Racja. Prawda? W sumie fakt. Znaczy, jako tak powiedzieliśmy, daleko, że artefakt mamy, to tak, chyba gdzieś tam od razu, że już go mamy. Ale od razu się jeszcze nie tworzy. I tutaj jest duże dosyć pole, bo no właśnie, kiedy budujemy, co budujemy i w jakiej formie budujemy. I tutaj mi doświadczenie pokazało, że różne praktyki w różnych zespołach były tworzone, lepsze, gorsze, doskonałe albo totalnie złe. Znaczy, to jest, no to wiadomo, to odpowiedź to zależy, co i jak powinno być budowane. No ale tak, ogólnie no, powinniśmy do tego dążyć, aby móc w jak najwcześniejszej fazie stworzyć artefakt, który będzie na przykład obrazem dockerowym i żeby on już nie musiał być nigdy przebudowany, że w momencie, kiedy w jak najwcześniejszym momencie go stworzymy i go przetestujemy, to że dokładnie byte w byte to samo będzie mogło być zdisplojowane na wersję produkcyjną, po drodze będąc też deployowane na pośrednie wersje, oczywiście no, to zależy i co mamy w projekcie, jakie są wymagania. I teraz tutaj trzeba potrafić zbudować taki artefakt, który będzie raz mógł brać dynamiczne konfiguracje, żeby móc działać na każdym ze środowisk i nie być przebudowywanym, tak? No często jednak ja się spotykałem, że były te artefakty przebudowywane, ponieważ były konfiguracje, nie były dynamiczne, były dostarczane w plikach po prostu statycznych w momencie budowania, no i trzeba było różne budować, tak? No i to nie jest najlepsza droga, którą możemy pójść, ponieważ ta droga, no jeżeli chcemy zapewnić tam jakość, no to automatycznie musimy wydłużyć, bo każde środowisko to jest cała pętla, tak? A w momencie, kiedy to zrobimy dobrze, no to już nie musimy wydłużać tej pętli, bo możemy je szybko zapewnić quality na tym artefakcie i go używać na późniejszych środowiskach też tańszym kosztem. Oczywiście to też zależy. Mając małą aplikację, która zbuduje nam się w 3 sekundy i ją możemy gdzieś tam zdeployować też bardzo prosto, no to też nie tworzymy przecież pod to jakichś bardzo skomplikowanych infrastruktur, skomplikowanej architektury, bo jest ona mała. Ale jeżeli mamy do czynienia z aplikacją, która składa się tam ze 100 albo z 200, 300
małych modułów, małych też libek, którymi też my je budujemy i zarządzamy, no to to już nie jest takie hop-siup, że za każdym razem możemy ją sobie szybko zbudować, szybko przetestować, no bo to już trwa. I to już to są już godziny, tak? A nie chcielibyśmy. No i to też są koszta oczywiście, koszta operacyjne właśnie na cloudzie. Jeżeli to wszystko chcemy uruchamiać, no to też powinniśmy tutaj minimalizować, tak? No i też minimalizować czas, ponieważ jeżeli ja stworzę ciekawy feature i ja chciałbym, żeby mój kolega deweloper z innego zespołu już mógł korzystać z tego feature'a, no to chciałbym, żeby on korzystał z niego jak najszybciej po tym, jak ja go wypchnę, a nie na przykład następnego dnia, bo się okaże, że testy idą 5 czy 6 godzin, a analiza statyczna kolejne godziny, a jest to jak najbardziej możliwe. Obecnie pracujemy nierzadko z projektami frontendowymi, które mają po kilka tysięcy testów, kilkanaście tysięcy testów pojedynczych. To nie są szybkie testy. Nawet jeżeli bardzo dobrze to napiszemy, ale tak dokładnie też dobrze napiszemy, bo standardowe tule nie zawsze nam tutaj przyjdą z pomocą. Tu już trzeba bardziej takie skrojone rozwiązania przynosić, ale nawet takie testy, które będą, to też będą trwały godziny. Jeżeli nic z tym nie zrobimy, żadnych ulepszeń, to będą trwały po kilkanaście godzin, tak? I to już nie mamy tego szybkiego feedbacku, szybkiego dostarczania i może nie dostarczania, ale integrowania naszych rozwiązań, żeby inni w zespole mogli to używać. Więc tutaj wszystkie te aspekty budowania, no to jest też taka rola, no to jest rola i z potrzebną wiedzą, no i ta wiedza musi być w zespole, tak? Tutaj Marcin bardzo płynnie przechodzi do tematu, który wydaje mi się, że jest jednym z istotniejszych, jeżeli chodzi o frontend ops, a mianowicie performance. Bo samo zbudowanie tego i pomoc w realizacji, dostarczaniu oprogramowania, jakiegoś sprytnego sposobu, czyli znowu jesteśmy zabezpieczeni, powtórzę, unity, linty, buildy i lecimy, to ja zazwyczaj, nad czym musiałem siedzieć, to było później, dobra, ale zróbmy to szybciej. Bo tak jak wspomniałeś, bo testy godzinami lecą, bo buildy lecą długo, bo produkt jest duży. Więc bardzo istotnym punktem jest ten performance. Ja myślę, że my dzisiaj nie mamy w ogóle czasu na to, żeby porozmawiać o tym performance, bo to jest bardzo szeroki temat. Ale warto tutaj dodać, że wróćmy, jeżeli ktoś nie słuchał podcastów o mikrofrontendach, to jest chociażby temat, który się z tym łączy. Jeżeli chcemy przyspieszyć, możemy chociażby zaproponować tutaj podejście mikrofrontendów, gdzie jesteśmy niezależni, budujemy jakieś mniejsze części, szybciej je dostarczamy, etc. Chcę powiedzieć, że to jest temat złożony i mamy bardzo duży wachlarz możliwości wpłynięcia na ten performance. Monorepo też jest dobre. Tylko trzeba umieć to zrobić dobrze, prawda? Też ma swoje plusy i minusy i faktycznie tam pojawiają się inne problemy, co budować, kiedy budować, jak dużo budować, tak? I gdzie uruchamiać te testy, które testy, dokładnie, w której fazie uruchamiać. Ale to fajnie, właśnie Marcin, że wróciłeś do tego tematu, tego budowania. Tutaj w sumie zostały też wymienione takie narzędzia jak Docker. Tak, i tu jeśli mówimy właśnie już o tych narzędziach wymieniamy, no to gdzieś tam w tym wachlarzu osoby zajmujące się tym frontend opsem, to na pewno jest ten Docker. Na pewno gdzieś też jest NVM, czyli narzędzie do zarządzania wersją Node'a. I to są znowu takie rzeczy, które frontendowiec zazwyczaj wie, no ale no nie wszyscy to będą wiedzieć, tak? No, mówmy się, no ten, oj, tak. Ta działka Cloud Ops, tak, czy DevOps jest na tyle duża, że ten frontend znowu wspomaga. Ale tak chciałem wrócić właśnie do tego budowania, bo ja mam takie doświadczenia, że zazwyczaj powinniśmy budować raz aplikację i ją promować na różne środowiska. Czyli promować ją na development, promować nam jakiś tam staging, pre-production i production. Ale co ciekawe, ja zawsze tak robiłem w projektach i to dla mnie było dużą wartością, że ja mam raz zbudowany artefakt, wiem, że to jest dobre jakościowo i ja mogę później sobie to testować. No ale wchodząc na przykład ileś lat temu w ekosystem Angulara, no mam zmienne środowiskowe, które są odpalane na etapie budowania, tak, a nie na etapie dynamicznym. Dopiero trzeba wejść sobie w dokumentację i poczytać, że jest coś takiego jak App Initializer, gdzie można tą dynamiczną konfigurację zrobić. Wchodząc znowu w ekosystem Reacta, ja widzę tam Envy,
które też działają na etapie budowania. I... Kamil, jeszcze niedawno w Angularze internacjonalizacja to były osobne buildy dla każdego języka, ale to tak. Jakby osobny jakby temat. Tutaj ten temat właśnie budowania RAS i deployowania gdziekolwiek wydaje mi się, że jest bardzo ważny. On jakoś tak nie jest poruszony, no nie? Że nie wybrzmiewa tak, w takim... Jak się wchodzi w Reacta, no to używa tych envów, tak? I ma build for development, build for staging, no nie? I to jest właśnie może ten brak jeszcze wiedzy dla frontend deweloperów. Jak oni to właśnie powinni dokładnie budować, tak? Bo okej, to, że są envy w Reakcie, to, że mamy sekcję environment TS w Angularze, no to jest bardzo, no okej, bo to jest przydatne, no ale nie przydatne do wszystkiego. To nie jest przydatne do rzeczy, które są zależne od środowisk. To nie jest do środowiska. To tak naprawdę to w ogóle to się no, ale nazywa jak googlujesz, to często niestety to jest odpowiedź. Tak, tak. I niestety no, to jest cały czas powielane, ale... A może kontynuując takie rzeczy, które są takimi, no właśnie, takimi dev hintami, jak już mówimy. Powiedzcie mi, ile razy widzieliście w pipeline'ie, że ktoś używa npm install zamiast npm ci? Zdarzało się. Często. Więc tutaj, dlaczego ja o tym mówię, że tutaj ty wspomniałeś, Kamil, że nvm, czyli zarządzanie wersji Node'a, a moim zdaniem dodatkowo rozumienie paket JSON-a. To naprawdę wiem, że tutaj też brakuje tej wiedzy. Traktujemy pakiet JSON troszkę, dobra, mamy wersję, skrypty, ale czym się różni npm ci od właśnie install, jak te paczki są budowane, jak zarządzamy wersją, strict version policy na przykład, czy zawsze dobrą praktyką jest to, żeby mieć te dzióbki przysłowiowe na początku i po prostu często mamy tak, że u mnie na komputerze jest w ogóle inna wersja niż u kogoś innego, u mnie działa, a u mnie nie. Nawiązując do tego, że mamy build jeden poprawny w Dockerze, no to my też staramy się, żeby mieć to samo, dokładnie to samo wszędzie. Na każdej maszynie, gdzie to odpalisz. I teraz, żeby odpowiedzieć, wy CI-u zawsze puszczajcie npm ci, tak? Żeby tutaj ten dev hint dosyć mocno wybrzmiał i packet JSON. Ja tu się nie zgodzę, bo umiem wow sobie... Okej. Okay. Dawaj, Marcin. Dobra. Jeżeli chcemy w CI-u do pipeline'ów, które będą nam budować artefakty całkowicie, to ja jak najbardziej CI, ale widzę jeden przypadek, kiedy na przykład chcemy zrobić dodatkowy mały pipeline, który będzie nam dawał szybką weryfikację na przykład do code review, kiedy robimy sobie pull requesta, ale nie do głównego brancha, tylko do jakiegoś pośredniego, to na przykład jeżeli damy npm install, to on skorzysta z cache'a i szybciej nam się to zbuduje, szybciej nam poleci lint i my na przykład szybciej będziemy widzieć, czy nasz kod spełnia podstawowe, na przykład statyczną analizę. To jest przydatne wtedy, kiedy wiemy, że nasza statyczna analiza jest ciężka dla sprzętowo, chcemy to odpalać zdalnie na chmurze, a nie na komputerach deweloperów, ale chcemy mieć szybszy feedback. I to jest takie wyłącznie, że to jest dodatkowy pipeline, gdzie to dalej nie będzie się budował produkt, bo to tylko jest build weryfikacyjny. I prawdziwy build będzie dopiero na przykład szedł, kiedy klikniemy, że wszystko jest ok. I on na przykład, czemu to w ogóle rozdzielać? No, żeby redukować koszta. Ponieważ jeżeli mamy na chmurze, wiemy, że buildów weryfikacyjnych uruchomimy w dany dzień kilkaset, bo mamy kilkunastu czy kilkudziesięciu deweloperów, to chcemy tam zrobić coś, co jest jak najtańsze, ale żeby dawało nam tą wartość na tej chmurze. A jeżeli już wiemy, czyli odhaczymy sobie te nasze kolejne haczyki w Quality Assurance, czyli te wstępne buildy weryfikacyjne przeszły. Wiemy, że nasi koledzy nam dali też klepki w code review.
wiemy, że jest to jakby gotowe do budowania artefaktu i chcemy to na przykład stworzyć w tym momencie jakieś tam środowisko preview dla testerów manualnych i wtedy tworzyć ten nasz artefakt, żeby to zobaczyć, jak to wszystko wizualnie wygląda, to wtedy na przykład już dajemy normalnie NPM CI i wtedy tworzymy artefakt, bo wcześniej tak naprawdę nie potrzebujemy tworzyć artefaktu, potrzebujemy tylko, no, statyczną analizę wykonujemy nie na artefakcie, tylko wykonujemy na kodzie, więc tak naprawdę, żeby tutaj dostać ten feedback o statycznej analizie, który będzie tym warunkiem do tego, żeby zrobić normalne, manualne code review, no nie potrzebujemy w ogóle budować i korzystać i marnować rdzenio godzin naszej chmury. Widzisz, Marcin, ty to wiesz i to jest tak, jak trochę do muzyki nawiązał, że musisz znać podstawowe skale, tak, żeby móc później wyjść i grać jazz, tak? Ty musisz rozumieć, co to jest NPM install, co to jest NPM CI. Mhm. I w teorii, tak, nie puszczasz NPM install w CI-u. Tak. Ale jak wiesz, co to robi, to możesz z tego korzystać. No po dokładnie. Prostu. Tylko musisz to wiedzieć. A nie masz świadomość, że to korzysta z cache'a, etc., etc., tak? Tylko gorzej jest, jak ktoś daje po prostu NPM install, bo zawsze. No bo nie wie, że jest CI i nie wie, jak to funkcjonuje, prawda? Właśnie to jest ten temat. Myślę, że tu jest dużo takich rzeczy właśnie, jak naprawdę działają te tule. O tym myślę, że na pewno nagramy osobny odcinek, chociażby o testowaniu. I performance. Testowanie, jeden z moich takich ulubionych tematów jest testowanie równoległe, czyli z wykorzystaniem wielu wątków, tak? I to jest coś, co tak na pierwszy rzut oka no zachęca, tak? Wiele wątków, zrobię to szybciej, ale w tym momencie co, jeżeli my nie mamy na przykład maszyn z tyloma wątkami? Czy to jest lepsze, czy to jest gorsze? No jest gorsze, bo czekamy, bo jest są albo zakreszczenia, albo w najlepszym wypadku czekamy długo na wywłaszczenie, bo cały czas jest jeden wątek zblokowany. Też trzeba wiedzieć, czy coś, co brzmi tak dosyć ciekawie, co daje nam jakiś plus, naprawdę da nam plus. Dokładnie. Rzeczywiście to tak działa technicznie i to są właśnie, to już są te też rzeczy, też związane z tą takim już stricte technicznym front-end-opsem. Tak jest. Na dzisiaj kończymy. Godzinę rozmawiamy. Bardzo dziękuję, Kamil, że przyszedłeś. Tak jak Marcin wspomniałeś, my chyba poruszymy jeszcze ten temat. Będziemy kontynuować front-end-ops, bo to jest bardzo obszerny temat. I ten na pewno temat performance'u poruszymy. Na dzisiaj bardzo Wam dziękujemy. Jak zwykle dawajcie nam znać, czy Wam się podoba, co możemy poprawić. Znajdziecie nas na wszystkich platformach LinkedIn, na Spotify'u i na naszej stronie. Do usłyszenia. Dzięki, do usłyszenia. Dzięki.